Dobry wieczór, widzowie! Dzisiejszego wieczoru będziemy testować naprawdę niesamowite mity w Fortnite. Będziemy testować mnóstwo rzeczy, na przykład czy możemy rocket rajdować się na przykład na kurczaku oraz wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, których na pewno w Fortnite nie widzieliście. Jeżeli zostawicie 1000 łapek w górę w pierwsze 10 minut trwania odcinka, to ogolę się na łyso. Obiecuję. A jeżeli chcecie wygrać pakiet koszykarzy, to wystarczy strzelić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonem oraz komentarz z oceną filmu. Oczywiście pamiętajcie o konkursie na Xboxa, także bądźcie aktywni na kanale, wpisujcie kod ROGALI95 w sklepie Fortnite oraz oglądajcie film do końca. A tymczasem zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, żeby sprawdzić ten mit, oczywiście musimy udać się do Lara Croft i kupić dwa łuki grapplerowe. Można dwa łuki i mam 13 strzał. Strzał, Patryk. Aha, mam 13. Strzały. Tak. To dawaj mi łuk, 13. Swój. Dobra, budujemy szybko długą platformę, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie się przyciągnąć, celując tylko i wyłącznie do siebie. Czekaj, oddalę się na maksymalny zasięg. Ej, ale wygląda na to. Upadłem. O kurde, rogali! 3, 2, 4, 1, go! Go! O kurde! Nie trafiłeś mnie, ale ja cię do ciebie przyciągnąłem. Go! Co jest? Ty, dawaj, 3, 2, 1, go! O, teraz ty się trafiłeś. Czekaj, ale widziałeś, co się stało? Zablokowało nas jakoś, co jest grane? 3, 2, 1, go! O! Co ja poleciałem? Co jest? Ej, nie dostałeś full damage'u, co jest grane? To za każdym razem co innego się dzieje. No nie wiem, nie da się chyba przyciągnąć, a raz się przyciągnęliśmy i wywaliło cię totalnie do góry, więc nie wiem, o co chodzi. Myślę, że mit zaliczony, ale tak niezaliczony raz za jednym razem. Dobra, Smalczyk już skoczył na główkę elegancko. No i dobra, zobaczmy, czy będę w stanie go wziąć, przetransportować na ten murek. Uwaga, jesteś gotowy, nie Smalczyk? Nie ma opcji, że to zadziała, 3, dawaj. 4. Co? O! Miałem cię! Ty przez chwilę. Miałem cię przez chwilę, ale mnie zastopowało tak jakby. Tok. Mam cię! Co jest? Mam cię na plecach! Co? Kliczowało cię jakoś! Te ry! Let's go! To działa! To działa! To działa! Może niżej trzeba, czekaj, uwaga! No jak? 8. Niżej. Jednak TikTok prawidłowe źródło informacji. Sprawdźmy to ostatni raz. 3, 4. Let's ja go! Pierdziele. Ale to jest jak OP! To jest OP, stary! Jakby tak zrobić, kurde, z ziomkami gdzieś nawet i podnoszę reakcja cię i cię mam. To let's go, stary. Ty! Dobra, mit ewidentnie potwierdzony. Taki goryli skin ma większy hitbox niż zwykły skin i dzisiaj to sprawdzimy na zasadzie jego dwóch styli. Dobra, i teraz zamień się w tego zwykłego, okej? Okay? I celuję tak, żeby cię nie trafić i po prostu trzymać nad tobą. Uwaga, celuję strzałę. Nie trafiłem. Okej, okay, i teraz nie ruszając myszką, absolutnie w żaden sposób, możesz po prostu zmienić się w mąkę i zobaczymy, czy hitbox go po prostu trafi. Uwaga, start. Okej, okay, czyli jest większy hitbox, bo a tak, i masz strzałę, normalnie w ręce miałeś przed chwilą i strzelam w to samo miejsce drugi raz, nie ruszając myszką. Pyk. I jest większy hitbox. Także... gra małpą w tą grę. Także małpa jest oszukana. Ten mit jest potwierdzony, czyli małpa ma większy hitbox niż Beast Boy w swojej normalnej formie. Okej, okay, ten mit sprawdzałem przez naprawdę długą godzinę, ale znaleźć rakietnicę i jeszcze do tego jakieś przyrządy, żeby podbić raptora, tragedia. Natomiast chciałem być rzetelny w tym odcinku i znalazłem dwa klipy, gdzie gracze mogą rocket rajdować raptora, więc domyślam się, że tak po prostu można. Dzięki Top 5 Gaming i kilku mniejszym youtuberom macie tutaj klipy, które pokazują, jak można zrakiet rajdować właśnie takiego raptora. Towarzyszą temu bardzo dziwne lagi i nie wiem, czy po prostu Epic Games nie przygotowały się na tak szybkie przemieszczanie raptora, czy po prostu te raptory są tak zgliczowane, że na Rocket Ride widzicie właśnie, jak to wygląda. W każdym bądź razie mit potwierdzony i można Rocket Ride'ować raptorem w Fortnite. Dobra, także do tego triku będą nam potrzebne opony oraz kanister z benzyną. I to może być dla was spoiler, że to po prostu działa, natomiast no, będzie to po prostu potrzebne. Dobra, jeszcze mamy tutaj delikwenta, którego trzeba ewidentnie pokonać, bo chłopak nie wie, co się dzieje. To ten ziomek robi, co to miało być? Dobra, przetestujmy to na żywym organizmie. Także, budujemy się do góry w ten sposób, zbudujmy dwie podłogi, rzućmy kanister oraz na kanister rzućmy opony. Teraz jak to zrobiliśmy, to teraz anulujmy sobie skakanie na tych oponach. Teraz możemy zedytować to w ten sposób. Okej, okay, i stoimy, czyli to działa. Ja widzę wszystkich, którzy tam się strzelają. Jestem totalnie w powietrzu. Ciekaw jestem, czy ktoś mnie zauważy. Patrzcie, ziomka, widzę ziomka. On mnie totalnie nie widzi. Czekajcie, strzelę do niego. Okej, okay, on nie wie, co się dzieje. O dobra, zauważył mnie. Mayday, 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 zauważył mnie. No, i mnie zabił. Szkoda, że nie mieliśmy M-ki, ale mit zdecydowanie potwierdzony.
Dobra, kolejny mit na dzisiaj to, czy zwierzęta mogą utopić się w Fortnite? Z tego co pamiętam, to chyba ludzie mogą, ale sprawdźmy to jeszcze dokładnie. Tak jest, widzę, że zdecydowanie się da. Jak widzicie, zabiera nam HP, więc pytanie jest proste, czy zwierzęta również mogą utopić się w Fortnite? Jest to dziwne, co robię i wcale tak nie chcę, ale pisaliście, więc po prostu sprawdzam. Więc lecimy z kurczakiem oczywiście tutaj i zobaczymy, czy zwierzęta są w stanie się utopić. Rzucamy go i zamykamy go po prostu pod wodą, starając się dopychać na dół. I tak jak widzicie, jest on cały pod wodą i moje pytanie jest, czy zwierzęta są w stanie się utopić, czy też nie? O, zniknął. Czyli wygląda na to, że Epic Games nam na to nie pozwala. Ja pierdzielę. Cox, pomyślałem, że to jest możliwe w tej grze, tak jak wszystko tak naprawdę w zasadzie, ale zniknął i Epic Games nie pozwala, czyli tak, zwierzęta nie topią się w Fortnite. Że Epic Games po prostu o tym pomyślało w jakikolwiek sposób. Dobra, do tego mitu najpierw trzeba oczywiście zabić tutaj pana Spire Guardiana. To będzie dosyć proste zadanie, mam nadzieję. Już nie ma hapeków i jeszcze hedziki mu tutaj do końca wykładamy. I mamy oczywiście kulę, którą musimy podnieść. Dobra, i co się wydarzy teraz, kiedy będziemy chcieli skraftować broń z tą kulą w ręku? Uwaga! Cannot craft right now, okej? Okay? Cannot craft right now, cannot craft right now. Okej, okay, czyli muszę wyrzucić tą kulę. A to dziwne, bo powiem wam szczerze, że widziałem na TikToku, tak jest, TikTok prawilne źródło informacji, że z tą kulą będziecie craftować w ten sposób, więc chyba Epic Games po prostu już to naprawiło i po prostu w tym momencie już się absolutnie tak nie da. Próbując tego samego z kurczakiem, również w tym momencie nie da się craftować, a wcześniej waliło się w głowę kurczaka, jak nie wiem co, zamiast po prostu tego młotka. Więc dajcie znaka, czy wolicie poprzednią wersję, a tymczasem mit obalony. Zapytaliście również, czy przedmioty konsumowalne odbijają się od takich rzeczy jak parasolki i domyśliłem się, że to było podchwytliwe pytanie. Więc uzbierałem całe EQ rzeczy konsumowalnych i zobaczcie jak to wygląda. Oczywiście rzucając, zobaczcie jak daleko leci na przykład mięso. Ja się domyślałem, że to było podchwytliwe pytanie, ale możecie praktycznie przez pół mapy przerzucić do kogoś. Ja się zastanawiam na przykład, czy na tamtą wyspę to doleci, tylko rozwaliłem parasol. Tragedia. Zobaczcie jak daleko jesteście w stanie rzucić tak naprawdę zwykłą podką, a tym bardziej jak jest jesteście gdzieś na podwyższeniu. Dosłownie na kilkaset metrów jesteście w stanie rzucić na przykład apteczkę, która spada powyżej zasięgu 200 metrów. Aż ciężko by było po prostu tam dojść. Zobaczcie na jaki zasięg byłem w stanie tam po prostu dorzucić te wszystkie potki, apteczki i tak dalej. No naprawdę potężny zasięg od parasolki. Dobra, i ostatni mit w dzisiejszym materiale, czy możemy zriftować samochodem? Oczywiście już to sprawdzamy, używając rifta tutaj specjalnie od razu. Ja tutaj specjalnie elegancko wjechałem sobie samochodem, czy jesteśmy w stanie po prostu zriftować tym autem. Uwaga, kupujemy rifta, jeszcze raz. I czy samochód riftuje? Niestety nie. Ale sprawdźmy to może jeszcze raz. Ej, nie ma samochodu. Samochód zniknął, czyżby samochód zriftował razem ze mną? I gdzieś tu spadł? Co jest? Nie było samochodu. Dlaczego tak się stało? Nie mam bladego pojęcia, dlaczego tak się stało. Okej, doczytałem już dlaczego. Zrobiło się tak dlatego, że kiedyś był glitch związany z samochodami i riftami. I dlatego w tym momencie nie da się absolutnie zdriftować samochodem, a samochód dosłownie się despawnuje, co jest w sumie nielogiczne. W każdym razie mit obalony, nie da się niestety wystrzelić samochodu w powietrze już teraz.